byłam w Kolonii, w Madrycie, w Rio i to zawsze mi tak dużo dało, tak zawsze mnie wzmocniło. Ja zawsze tylko byłam na pielgrzymkę, a teraz chciałam jako wolontariuszka po prostu coś oddać. Tym bardziej, że to jest kraj, w którym się urodziłam i jeszcze na dodatek w takim pięknym mieście. Ja studiowałam języki i chciałam z moimi umiejętnościami po prostu pomóc i coś dobrego zrobić. No. Wczoraj mieliśmy cały dzień szkolenia, po prostu o bezpieczeństwie, pierwsza pomoc i po prostu ogólne też informacje, żeby się przygotować i zawsze są jakieś problemy. W Kolonii była normalna katastrofa dostarczenia jedzenia dla pielgrzymów. No, był logistyczny problem. Tutaj no, trwało, aż każdy dostał swoje informacje, gdzie ma szkolenia i ten, ale to zawsze jest tak, jest przecież też taka ilość ludzi. Należy do wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea i właśnie razem z wolontariuszami, którzy dają świadectwo tego, że spotkaliśmy w swoim życiu Jezusa, że On rzeczywiście jest. Wiele razy pomagał nam, wiele razy uzdrawiał z różnych rzeczy i dlatego dajemy po prostu takie świadectwo innym, aby inni mogli Go spotkać. Z jednej strony oczywiście też pomoc duchowa, czyli sakrament pokuty, rozmowy z młodymi ludźmi, też pomoc we wszelkich formach osobom młodym, którzy będą tutaj tego potrzebować. Mamy specjalny taki ośrodek, tam gdzie, namiotowy oczywiście, razem z wolontariuszami misyjnymi i pod namiotami mamy właśnie taką bazę. From Singapore. Yeah, because I wanted to see the faith come alive, the Catholic faith come alive, and also because I'm in the ICE program, so I just wanted to come and share the love of God with everybody here. The people are very warm. I like the weather. And I just like being here with everybody. It's like the atmosphere here is really good. Drodzy przyjaciele, jesteście tutaj u źródeł miłosierdzia, które biją w łagiewnickim sanktuarium, bo na wybór Jezusa odpowiedzieliście wyborem własnego serca. Miejcie odwagę wejść na drogę poszukiwania tej prawdziwej miłości. Rozpoznajcie ją w oczach miłosiernego Pana, który patrzy na was tu z nieskończoną czułością. Będziecie tej miłości doświadczać w spotkaniach z braćmi, do których zostaliście posłani, by kochać ich miłością, która swe źródło ma w Bogu. Przez wasze ręce, słowa, dotyk i spojrzenie On sam, Chrystus, będzie dokonywał cudów większych niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić. Jeśli Mu tylko na to pozwolicie, Jego miłość otworzy wasze serca i wypełni je gorliwością, zaangażowaniem, hojnością wobec potrzebujących waszej rady, pomocy i życzliwości. To On tylko nam może pomóc. Służcie innym z entuzjazmem i radością, która przeżywana naprawdę głęboko i prawdziwie zmusza do wyjścia poza siebie, zmusza do dzielenia się tą miłością ze światem. Dla tego świata umęczonego przemocą wasza obecność teraz tu w Krakowie jest bardzo wymownym znakiem.